Nasze działania realizowane w różnych obszarach badawczych, czy jest to biologia molekularna, czy biochemia żywienia, czy też badanie smakowitości, mają za zadanie dążenie do ciągłej poprawy spożywanego przez zwierzęta pokarmu, dzięki czemu możemy odmienić ich życie, a przez to je ulepszyć. Mamy doskonały zespół ludzi posiadających bardzo różnorodne umiejętności, którzy naprawdę fascynują się dziedzinami, w których pracują, a jednocześnie są zaangażowani w pozyskiwanie informacji i przenoszenie tej wiedzy i pasji do praktyki. Potrafią swoją wizję i punkt widzenia przedstawić w sposób pozwalający wypracować wartość dodaną w temacie całościowego spojrzenia na potrzeby zwierząt, ich dobrostanu oraz więzi między właścicielem a zwierzęciem. Moim ulubionym projektem, nad którym ostatnio pracowałem, był projekt odchudzania, w ramach którego korzystaliśmy z urządzeń monitorujących pracę serca. Okazało się, że wśród psów podejmujących regularne, codzienne ćwiczenia o umiarkowanym natężeniu, co oznacza 30 minut spacerów w wolnym tempie, nasza dieta odchudzająca znacząco pomogła w usprawnieniu krążenia i pracy serca. Wprowadzenie na rynek naszego probiotyku dla zwierząt zajęło nam 10 lat. Wiele firm nie pozwoliłoby sobie na pracę nad jednym projektem tak długo, wykazując dużo większe zniecierpliwienie i chcąc szybko uzyskać rezultaty. Tymczasem Purina chce wszystko robić dokładnie, aby finalnie mieć pewność, że dostarcza odbiorcom właściwy produkt. Odnoszę wrażenie, że ludzie, którzy tu pracują, a także inni pracujący dla Purina na świecie, są prawdziwymi pasjonatami zwierząt i ich właścicieli. Dlatego chcemy robić to, co dla nich najlepsze, czyli poprawić jakość ich życia.